Jest druga połowa lutego, przedwiośnie. Wszędzie wokół nas jeszcze zwały brudnego, zmarzniętego śniegu. Wszędzie jeszcze szaro i buro, tam gdzie widać trawę, to jest zeszłoroczna, brudna, bura trawa. Ale pod powierzchnią tego wszystkiego, pod tym, co szare i bure, pod zmarzniętym, brudnym śniegiem zaczyna pod wpływem promieni słonecznych buzować nowe życie. Już za chwilę ta brudna szarość zniknie i pojawi się młoda, świeża zieleń wiosny. Dokładnie o tym Pan Jezus opowiedział w jednej z przypowieści, którą zapisał ewangelista Marek w 4 rozdziale. I mówił: tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Pan Jezus mówi dokładnie o tym, że życie człowieka tu na ziemi, w Bożym Królestwie, które już rozpoczęło się wraz z Jego przyjściem, jest życiem w czasie przedwiośnia. Boże ziarno zostało rzucone i ono kiełkuje, rozwija się, ono pęcznieje, w nim rozwija się życie, mimo że na zewnątrz tego nie widzimy. Widzimy brudny, zmarznięty śnieg, widzimy lód, widzimy burą rzeczywistość świata, w którym żyjemy. I można by powiedzieć, rzeczywiście nasze życie takie jest, przytłoczone zimnym ciężarem lodu, szare, bure, beznadziejne. Ale Pan Jezus każe nam dostrzec, że pod powierzchnią tego wszystkiego, pod tą zimną i szarą powierzchnią buzuje nowe życie. Jezus daruje nam nową perspektywę, perspektywę wiosny, perspektywę nadziei i mówi: człowieku, który żyjesz w czasie przedwiośnia, w brudnym i szarym przedwiośniu, ciesz się na wiosnę, bo ona już wkrótce nadejdzie. To jest Boża perspektywa, którą daruje nam dzisiaj Jezus przez tę przypowieść. A więc życzę, żebyśmy idąc przez nasze drogi życia, nasze przedwiośnie, szare, bure, zwyczajnie zimne i chłodne, tak jak lutowe popołudnia i wieczory, spoglądali w górę na słońce, które zaczyna coraz mocniej przygrzewać, a z drugiej strony spojrzeli pod powierzchnię, spojrzeli tam, gdzie zaczyna się nowe życie i nowa nadzieja. Błogosławionej niedzieli.